Dzień dobry, ja jestem Reweścik, no to jest Rydzenek, czyli ogólnie klasyczek. Chrzest bojowy. Chrzest bojowy, codziennie niskie ceny i codzienny wpierdziel na odcinku. Co odcinek będzie dostawał wpierdziel, chociaż jeden. O, tutaj już traci agro. Jep. Ma siekierkę, zyskaliśmy jeszcze te rośliny, może trochę jeszcze pozbieramy przy okazji. Po drodze, jak jeszcze jakieś znajdziemy. No i tak, dzięki mafianowi zyskałem 4000 kuwa tego golda. I bardzo dużo expa, więc dziękuję ci. Tutaj jeszcze temu gościowi sprzedawałem. Także 4000 golda, myślę, że póki co jest git. Kupiłem sobie mieczyk, ten najlepszy, który tutaj był. Dwuręczny. Klej. Z klejem, maklejem nie chcę gadać. Jakie mamy zadanka, czyli L. Walka o władzę, piwo dla ekipy, właśnie. Co miałem powiedzieć, przypadkowo tam były jakieś potworki i chroniły zielska. Więc je sklepałem i quest się wykonał. Więc no sorry. Dobra, porządne piwo. Ma postawę alchemii? Co możesz mi? Alchemię plus 1, 5 punktów nauki. Ponoć mogę robić z miksturki, więc... mam jakieś punkty nauki? 4, a to ile? 5? Piątka. Dupa. Then Don Esteban comes here. At least he keeps these creatures from the temple away. Where did the gold the Don's collecting come from? From those temple ruins. The ones that rose from the ground. They say there are treasures there. And creatures. You can relax. I dealt with those bog bodies. Now that is a relief. I knew you weren't all bad. Here. Take this as a thank you. 50 sztuk złota jeszcze dał. Does the Don ask you to pay for protection? No. It is Commander in Chief. The one that trains his fighters, Brogar. He demands 30 gold coins a month, or he'll take away the guards that look after my farm. So someone's found a way to earn money from this swamp. No dobra. Zadanka, piwo dla ekipy. Właśnie, sprzedaj leśeli 10 butelek piwa od Robarta za 50 sztuk złota. Dobra, idziemy do leśeli teraz, bo dał nam zadanie, żebyśmy sprzedali te butle piwa. Więc no, why not? Podnieśmy sobie to i sprzedajmy te butle piwa. Spoko, 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 spoko. Fajnie wyglądają nasze statystyki. Czyli mniej więcej mamy 165 punktów HP. To jest naprawdę sporo. Spora ilość. Jesteśmy już nawet całkiem do koksani. Mamy sporo gotówki, więc wow. Tu jest Rachella. Robar wants 50 gold coins for the beer. That's pricey. Guess even Robar can't afford. Yeah, nowy poziom. Here you go. Thanks for doing the legwork. A tak przy okazji. Brogar is collecting protection money from the people here in the camp. What? Are you sure? I'd be surprised if he were being that brazen about it on his own doorstep. Do you have proof? Solid proof. Jakiś dowód namacalny. Coś się pewnie znajdzie. Potknęła mu się gdzieś pewnie noga. Dobra, pójdziemy do gościa. Może nauczymy się jeszcze alchemii, bo mamy kolejny poziom. I alchemia coś tam chyba może nam dać. Z tego co wiem, to powiedzieliście mi, że mogę z tych, jak w gotiku, zrobić stałe miksturki z tych, z tych, z tych, z tych, z tych, z tych. No, jak się to nazywa?
z tych stałych roślinek. Więc no tutaj Brogar potrafi nam... zaniosłem piwo. Alchemia, 5 punktów. Z roślin potężne mikstury. Możesz tworzyć słabe mikstury dzięki temu. Dobra, spoko. Okej, okay, nauczył mnie alchemii poziomu pierwszego, więc też okej jest. Może mi się przydać, bo miksturki to akurat się przydadzą niż te roślinki. Szkoda, że nie znam żadnych przepisów. No szkoda. Wiele rzeczy muszę się jeszcze nauczyć, więc no. A czemu ten nie może mi sprzedać? Szkoda, że nie ma tak, że jak nauczył mnie tych no wiecie, że pozyskiwania alchemii, w sensie no tworzenia alchemii, tak? To szkoda, że chłop nie może mnie nauczyć tego. Że chłop nie może mnie nauczyć przepisów albo sprzedać mi jakieś. No dobra, mamy tyle goldo, że gdzieś kupimy te przepisy, tak? To jest jakiś podwładny. Dobła. Co mamy do zrobienia? L. Myśliwi mają wrócić do polowania. Chcesz pomóc, to przynieś mi trochę mięsa. Mamy jakieś mięso? Pewnie wszystkie sprzedałem. Mam 5 surowego mięsa, więc nie wiem, czy chodzi jej o surowe, czy... czy takie, wiecie. Chyba chodzi jej o surowe. Goddammit, bo ja dużo naklepałem tych potworów, a... dobra. Świeże mięso. Chyba, że będą mieli ci do kupna, to ja kupię wtedy surowe mięso. Ziomuś, pohandlujmy. Gościu, co tu masz? Strzały masz, ale ja już kupiłem. Dobra, tutaj nic nie masz niestety. Zobaczymy na mapę. Zadania oczywiście. No i tam jest jeszcze. Dobła, dobła, dobła. Dobła, 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 dobła. Ten wrócił do roboty. Tu jest coś do wykopania. Taka ziemia ogólnie wydawała się właśnie do ogarnięcia. Fajnie, fajnie. Wykopuj. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie porady, jakie mi dajecie, nie? Skarb. Bełt. Naszyjnik. Pierścień. Walka toporem plus 1. Fajny, ale... wytrych. Okej. Okay. Prosty kufer. Puste jest, dobra. Czyli go obgrabiłem już. Roślina lecznicza. Enrico, tutaj już obgrabiłem, z tego co pamiętam. Tu już obgrabiałem, tu już ogarniałem, tu w tej jaskince byłem. O, rządło szczurek, mięso. Przyda się. Tu jest ten gościu pijok. Dobra, nie mam żadnych pytań. Czego możesz mnie nauczyć? Oprawianie zwierzyny, łucznictwo, bla bla bla. No bez sensu, grzyb many, dobra, pozbierajmy sobie. Do kogo iść z questami?
Myśliwi mają wrócić do polowania. Przynieś trochę mięsa i spraw, by sam wrócił do polowania. Ale sam chyba wróci do polowania. Gdzie jest sam? To jest Phil. O, Phil, może ten? Otwieranie zamków. Tak jest. Super, sam nauczył mnie otwierania zamków, więc już mamy plus. To jest Dwight? Czy jak mu tam? Najgorzej, że ja te wszystkie surowe mięsa, to ja... dobra, tu nie ma. Ojojoj, nie tu. Dobra, no jedyne co mogę zrobić, to spróbować coś tam ten... Brogę zmuszę celę do drębania jeszcze tam, bla bla bla. Mapa zadania. Może przynosi jakieś ważne informacje. Okej, okay, tu mi oznaczyło tego kowala. Złote odłamki dla Oscara. Craig wiem, że ma, ale boję się go tak zaatakować, nie? No dobra, spróbujmy. Wiem, że pewnie... Dobra, spróbujmy. I Craig nie ma. Bo już pewnie dostał wpierdziel ode mnie. Dobra. Trudno, no dostał wpierdziel. Trudno się mówi. Co tam jeszcze? Złotym mieczu, pozwoliłem sobie zabrać, grę żarzącego, Brogar. Nie Hawkins, ani nie Jan, ani nie Reszel, ani... Craig ma jeden, widziałem go, jest dość duży. I ten dureń, jaki dureń? Dorgan, ma kawałek. Dobra, Brogar też ma, będziesz musiał go, żeby zdobyć. Masz odłamek? Dam ci piwo za... Nie ma mowy, ale Luisa napierdzieliłem, więc zdobyłem odłamek. Wolę siedzieć i się napić. Brygo ciągle sama od polowania z muszek, by sam rąbię drewno, dla niego drewno. Gdy ludzie zgłodnieją. No dobra, no. To nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Tu jest sam. Dobra, tu jest sam i mogę z nim jeszcze pogadać. Co do Brogara? Do you think he'd invite you in for a... You'll have to have something for the Don. What sort? Oscar the Smith will tell you. He's out to... Oscar's good with gold. And as I say, the Don rather likes unusual things that... Okej, ale tutaj nie wiem, czy to zaliczy się do tego. Halu, halu. Tu jeszcze Brogar ma jakieś zadanie. I found Don... Yeah? Where is the lazy bastard? He's dead. His body's in a cave near the swamp. Oh. If he keeps some swamp creature fading off my back, it'll be the first useful thing he's done. Now, did he have anything on him? Anything at all? I didn't search the body. You expect me to believe you didn't check him? You didn't go through his pockets for gold? I'm not into strip searching corpses. I'll leave that to you. No nie damy mu. You mean protection money. Shush! Not so bloody loud! Who are you protecting?
What do you care? Dobra, bo on by chciał tą listę. Anything else for me to do? Well, maybe one thing, if you're up to it. Try me. Okay. But don't say I didn't warn you. Have you ever collected funds generously donated by those grateful for their security? Generously donated security funds. You want me to do this job or not? Maybe you can succeed where that damn Dorgan failed. Well, all the folks in this camp who ain't fighters, go and tell them their monthly payment is due. Collect it, then bring the gold back to me. Simple. I'll take the... But can I trust you? Cool. I'll do it. Dobra, cwania grebeńko. No, dobra. Haracz w obozie. Ja powiem wszystko tej Rachelli, że on chce zabrać. I wysłał mnie. By the way, Brogar has ordered me to collect protection money for him. What? Really? And who are you supposed to collect it from? From all the men here who aren't one of his fighters. He's really gone too far this time. How long has he been getting money from them? No idea. All right, just play along. Collect the gold and find out who's not paying so willingly. Then we might be able to put a nail in Brogar's coffin. He's not taking over this camp. Not while I live. I certainly wouldn't want to see him with any real power. Dobra, czyli tak, on ma listę jakąś. Poczekajcie, L. Haracz w obozie bandytów. Mapa zadania, dobra. Oskar. I'm here for Brogar's money. What? Running Brogar's errands is no way to make friends here. Now they've got you collecting gold. Whatever you say. Now give me the money. Here. And I hope MacGyver bites you in the ass. Dobra. Kogo tam jeszcze mamy? Hawkins. Dobra, spróbujmy od Hawkinsa. Zobaczymy, czy Hawkins jest za nim. Dość mieszka blisko, więc. I'll need your protection money for this month. We work, we feed you, we bring you wood, and you still screw us workers for gold. A, czyli nie jest za nim, okej. Dwight. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tam ten Dwight, czy jak mu tam. A on nie jest tutaj? To jest Phil. To jest Phil. Jeszcze podejdźmy do Dwighta. Brogar wants his protection money. Here, take it and leave me in peace. No, chcą mu dawać, ale nie, widać, że nie ze swojej woli. Tak naprawdę. No, tak trochę marudzą, żeby mu w ogóle cokolwiek zostawiać, więc... Czy ja wiem, czy... Well, look who's come over all chatty. Obel. Czyli to jest ten gruby, któremu zawsze... A nie, to jest ten. Give me your protection money. All right. Dobra, czyli on jest lizodupem. Robert. No, zobaczymy. I'm here to collect your protection money. What? Don't tell me you're one of Brogar's henchmen. Let's say business partner in training. Well. Thanks. But I am still going to need that protection money. Here. Dobra, czyli on nadal nie, czyli ten gościu nie chce, żeby nie chce mu dawać. Dobra, to idziemy dalej. Fajne, podoba mi się taki motyw takiego szpiega lekko, że no, kto tutaj mu dupkę będzie lizał, a kto mu będzie, wiecie, dawał z łaską, nie?
Dwight już zaczepiony, tutaj już ludzie zaczepieni, pójdziemy po Louisa. Zobaczmy, czy Louis mu coś da. A Louis to nie był przypadkiem ten pijaczyna? Tak, tak, to był ten pijaczyna. O, ten daje, czyli ten dupę mu liże. Enrico. Enrico! On sobie kopie. Boi się, okej. Czyli chłop jest zastraszany. Bron, czy jak mu tam? Okej, czyli ten będzie lizał mu dupę za faktyczną ochronę. No dobra, to jeszcze do naszego przyjaciela z tego. Brogar sent me to collect the money you owe him. So, he's got you working for him. Okej, czyli nie lubi przez to nas. Okej, no dobra, pójdziemy do Rochelle i spytajmy się jej, czy jakby zrobi coś z tymi pieniędzmi, bo mam nadzieję, że zrobi. No nie wiem, no oddam mu te pieniądze, ale... You got a hole in your head. Oscar the Smith, the workers, Hawkins, Enrico, Brannan and Dwight, the hunters, Doug and Lewis, and Harry. Should I collect? No, Sam works for me. Good man. No. Got it. What if I... It's your job. I'm owed 200 gold. I don't care how you get it. Right. Okay. Zapiszmy jeszcze i spytajmy się tej Rochelle. Nie, w dupie to mam. So about that little job I'm doing for you. There's no one left to collect from. Right. So where's my 200 gold coins? Narobiłem się, więc złoto za ten. Narobiłem się, więc wypierdzielaj. By the way, I collected all the money for Brogar. Now what? If my husband learns about this, he'll have Brogar killed on the spot. Then he'll give me hell for not keeping an eye on things. Perhaps if you go to Brogar and tell him what you know, threaten to pass it on to Esteban, maybe he might buckle. That would help keep things calm here for a while at least. Well, I'll try talking to him. Okej, okay. Może być ciekawie. Zobaczmy, czy się przestraszy. I'm thinking maybe I should tell the Don what I know, Brogar. About what? My protective, supportive funds? You think he'd believe a little fish like you over me? We'll see, shall we? Look, let's not get into a fight over this. I ain't forgotten the last one. I'll quieten things down, okay? A pamięta, że mu sklepaliśmy ryja. O, właśnie, pozwól Samowi wyruszyć na łowy. Co? Zgubiłaś telefon gdzieś. Let Sam go hunting. Okej, okej. Aren't you the softer? Dobra, zamknij ryj. Sam, słuchaj, możesz iść już. You can stop worrying about Brogar. I've dealt with him. You're quite something. With him gone, I just hope that Don will find his old self again. But that's me talking about us, and I get the sense you've already outgrown us. You've got a spirit of adventure. This swamp isn't going to be good enough for you. Well,
Guess I better get back to my own work, eh? Good luck with wherever you go. A dziękuję. Myśliwi mają wrócić do polowania. Jej! Okej, okay, jest 32 minuta, więc sobie jeszcze oddamy questa. Tak przy okazji... When he's least expecting it, I'll slip something in his food. I know poisons that will work slowly to turn a person inside out in several weeks. I might just stay away from your cooking in the future. Here, you've earned a reward. Oh, and one more thing. Don't let Esteban know about this. He'd just blame me. I'm not interested in getting you in trouble. Now that's out of the way, I'd better get back to work. Thanks for all your help. You find anything else? Let me know. I need a place to sleep. Take Brogar's hut. I don't think anyone's going to dispute your right to it. Well, I arrived here with just a mouthful of sand. So a shack in the swamp is a step up, I suppose. Dobra, okej, fajnie. Jeszcze przygadajmy. You don't have to worry about your food supplies anymore. Sam is back out hunting. So I heard. You've got a knack for this. Here, take this gold. I've got everyone back to work on the tasks you'd given them. Well, you're not like everyone else around here, are you? I'm impressed. There has to be more that needs doing. Single-minded, aren't you? No, but here's something as a thanks. Hopefully this camp will run a little smoother from now on. So have I done enough to get to see the Don? And how do I explain letting you in without him finding out how bad things had got here? Look, if you really want to see him, between you and me, he's obsessed with gathering treasure. If you can get something he wants, he'll see you. Go and see our smith, Oscar. I'm sure he can point you in the right direction. Okej, okay, fajnie. Jest 30 któraś minuta, więc myślę, że odcinek warto by zakończyć, fajnie. Pozbyliśmy się Brogara, więc yeah, nie będzie już nam szkodził, gnój wredny. Zapiszę na razie na ludzie, którzy byli na poprzednim odcinku, ale to jakby już potem, więc dzięki wam za oglądanie tego odcinka, ja byłem Reweścik, no i co, trzymajcie się i do kolejnego odcinka, bajo bajo!